Witam w programie Przyroda w obiektywie. Ja nazywam się Zbyszek Bartosik, a to moi goście Tadeusz Łubiasz, witaj, i Tadeusz Choroszkiewicz. Witam. Panie Tadeuszu, przyznam się panu szczerze, że fotografia, którą kiedyś miałem okazję znaleźć u pana w biurze, zainspirowała mnie do powstania właśnie tego programu. Bardzo mi miło, że to od tego się zaczęło. Pokażmy może ją. Proszę mi powiedzieć, bo wiąże się z nim ciekawa historia. Dziś może nie wygląda ta fotografia imponująco, ale kryje za sobą niesamowity trud pracy. Ja polubię i przed laty nosiłem i sztucer, i aparat fotograficzny. Z tym, że muszę powiedzieć, że o wiele trudniej jest zrobić fotografię zwierzyny, sceny myśliwskie, niż trafić tę zwierzynę. Pamiętam to polowanie, gdy powstała ta fotografia. Postawił mnie na tym miejscu prowadzący polowanie leśniczy. Mówi, niech pan uważa, tędy jak dziki są w tym miocie, to tędy najprawdopodobniej będą wychodzić. No więc ja ustawiłem ten swój aparat. Ustawiłem ostrość na gałązkę, która była nad tym tropem wejściowym dzików, i czekałem. Proszę sobie wyobrazić, że rzeczywiście locha z warchlakami przebiegła. Szybkość przebiegła jakieś 50 km na godzinę. Udało mi się ustawić idealnie ostrość na dzika, który był bliżej. No i to, że nie widać nóg biegów, po myśliwsku tych dzików, to świadczy o ich dużym szybkości. Pędzie. Ta fotografia została doceniona. Tak, dostała na łowy z kamerą w konkursie południowej Afryce pierwszą nagrodę w dziale zwierzyna w ruchu. Tylko moje zdjęcie z Polski było wyróżnione. No, wyróżnione i dzięki temu ja jestem bardzo dumny, ale niestety już w życiu nie udało mi się powtórzyć takiego zdjęcia. Dużo w tym jednak było szczęścia. I my będziemy polować właśnie na takie szczęście w tym programie. Będziemy chcieli wam pokazać fotografię i trud jej powstawania i zachęcić was, abyście samodzielnie rozwijali swoją pasję fotograficzną, aby wam również udawało się zrobić takie niecodzienne fotografie, a będą nam pomagali w tym różni fotograficy, między innymi pan Tadeusz Łubiasz. Panie Tadeuszu, zdaje się, że pan podziela naszą pasję. Zawsze pasjonowało mi włóczenie się w terenie i podglądanie przyrody. Przeniosło się to później na kupno sprzętu fotograficznego i od czarno-białych zdjęć przeszedłem do kolorowych wraz z rozwojem tej techniki, z dostępnością materiałów i sprzętu fotograficznego. Z czego pan jest najbardziej dumny? Co się panu udało takiego ciekawego, co jest trudne do sfotografowania? Każde nowo zrobione zdjęcie, które udało mi się zrobić, wydawało mi się, że jest zdjęciem życia. Następne zdjęcie znowu było następnym zdjęciem życia i tych zdjęć życia jest już dużo. Każde zdjęcie, które ma w sobie jakąś wartość, jest dla mnie wartościowym zdjęciem. To jest chwila życia. To wszystko zdjęcia robione na kliszach. To jest ptak, najmniejsza czapla, bączek się nazywa. To jest wielkości gołębia. Skorpus ma wielkości gołębia, ma tylko długie nogi dziób. Ktoś znalazł to gniazdo. Na wsi przejechał kombajn przez pole i wyszła ta jeżowa pani i później ten kombajn rozjechał tą jeżową. I ktoś to po prostu wiedział. Znalazł. Furcza gołąbek to jest taki polski koliberek po dziku nazywany. To dokładnie, tak wygląda jak lata. Nazywany polski koliberek. Strasznie ruchliwy jest. Szybki jest. To trzeba siąść przy jednym kwiatku i czekać, wiedzieć, że on tam przyleci. No to jest przez przypadek zrobiona nadobnica alpejska. To bardzo rzadki chrząszcz występujący w Polsce. To jest chrząszcz, który się na dłoni praktycznie mieści. On występuje w Bieszczadach. To są wychodzone zdjęcia. To są zdjęcia podejścia. Tu się czołgałem rowem takim melioracyjnym, podchodziłem i się wychyliłem, bo wiedziałem, w którym miejscu mniej więcej tak na wyczucie podchodziłem. Bo to jest jedno zdjęcie i jego nie ma. Czy jest jakaś fotografia, na którą pan dalej poluje? Coś chciałby pan koniecznie zrobić? W naszym kraju jest tak piękna przyroda, jest tyle ciekawych gatunków zwierząt, roślin, piękne krajobrazy, które trzeba uwieczniać, żeby zdążyć to uwiecznić. Dlatego, że ciągle się to zmienia.
ciągle przybywają do nas jakieś nowe gatunki zwierząt, nowe gatunki ptaków przylatują, gnieżdżą się, nowe ssaki przybywają do nas. Ta przyroda, piękna przyroda jest wokół nas, bardzo blisko. Wystarczy wyjść do ogródka, wystarczy wyjść do parku, popatrzeć. Tu jest jedna podstawowa sprawa. Trzeba umieć widzieć. Jestem takim wędrownikiem, dlatego że ja ciągle zmieniałem miejsca zamieszkania i to, co ja zobaczyłem w okolicach Opola, to był dla mnie szok. Ja tutaj mogłem znaleźć to, co kiedyś tam było opisywane, orły bieliki, rybołowy, z rzadkich ptaków, które były w Polsce, to wszystko jest na Opolszczyźnie, nie mówiąc już o innych gatunkach zwierząt, które tutaj występują. Tu mamy bobra, który ma gałązkę prawdopodobnie wieży. Na siłowni jest. Jest na siłowni i proszę popatrzeć, co się dzieje. Przegryza tą gałązkę, jeszcze ją przegryza, a później sobie ją ogląda. Ja w tej chwili w swoim ogródku, pod swoim domem, mam piękne jaszczurki zwinki, które fotografuję. Znalazłem bardzo rzadkiego węża, gniewosza plamistego, który jest takim ewenementem i zgłosiłem to nawet w nadleśnictwie, że znalazłem tego węża na ich terenie. Duża ilość ptaków, które gnieżdżą się gdzieś w okolicy, to wszystko możemy obserwować, fotografować dosłownie z naszego okna, z naszego domu. Mamy tutaj przygotowany różnego rodzaju sprzęt, od profesjonalnych lustrzanek po nawet takie elementy jak telefon komórkowy, który praktycznie też potrafi zrobić zdjęcie. Czy możemy tym fotografować? Ja sam zaczynałem fotografię od robienia zdjęć aparatem Smieną. To był aparat z typu kompaktu dzisiejszego na kliszę fotograficzną, bez żadnego zooma, bez niczego, z jednym obiektywem i podchodząc z odpowiedniej odległości do, czyli kadrując pewne rzeczy, można było robić takie zdjęcia, ja robiłem takie zdjęcia. Także dzisiaj, kiedy ten sprzęt nowoczesny oferuje jakieś możliwości zoomowania, kiedy już można gdzieś w dalszej odległości przybliżyć sobie dany obiekt, daje już to niesamowite możliwości fotograficzne. Przede wszystkim trzeba dużo obserwować, trzeba wiedzieć, co się chce zrobić, bo zrobienie zdjęcia poprawnego technicznie jest sprawą fizyki i matematyki. Żeby to zdjęcie miało w sobie duszę, to tą duszę trzeba w tym zdjęciu widzieć. Trzeba widzieć obiekt fotografowany, który chce się sfotografować. Trzeba podejść do niego, trzeba zobaczyć, jak się światło układa na tym obiekcie. Jeżeli jest to obiekt powiedzmy przyrody, jest to część powiedzmy krajobrazu jakiegoś, bądź też szczegół krajobrazu, poczekać na lepsze światło, obserwować ten obiekt i wtedy można naprawdę każdym sprzętem, nawet najprostszym, zrobić doskonałe zdjęcie, które może być tym zdjęciem życia, na które ktoś czeka całe życie, że chce sobie coś takiego zrobić. Czyli nie inwestujemy w sprzęt, tylko bierzemy to, co mamy, to, co robi zdjęcia i staramy się fotografować, wykorzystać to, co widzimy. I proponuję, żeby zacząć od fotografii krajobrazu. Patrzeć na to, co nas otacza. Czekać na odpowiednie światło, wschód słońca, zachód słońca. Południe zdjęcia chyba są najmniej ciekawe. Ale co się fotografuje, są też ciekawe. Najtrudniej jest fotografować ssaki, czyli zwierzęta, dlatego że one mają węch, mają wzrok, mają słuch. Trzeba znać zasady podejścia do tych zwierząt. One mają też wrodzony w tej chwili lęk przed człowiekiem. Praktycznie wszystkie zwierzęta przed nami uciekają. Ptaki nie mają, powiedzmy sobie, węchu. One mają tam węch tylko do swoich potrzeb pokarmowych, natomiast one nie reagują węchem na obecność człowieka. Mają za to doskonały wzrok. Czyli jeżeli już gdzieś zaczaimy się na ptaka, gdzieś będziemy schowani, nie będzie tu istotny kierunek wiatru, czy to będzie wiatr od nas, czy do nas w stosunku do fotografowanego ptaka, to już mamy ten jeden element fotografii przyrodniczej ułatwiony, bo już nie musimy, już ten jeden zmysł u ptaków nie działa w taki sposób jak u ssaków. Następnym elementem są owady. Bardzo ruchliwe, czyli wchodzi tu w grę jakaś, powiedzmy sobie, makrofotografia, dlatego że większość tego sprzętu ma tam funkcję makro, który jest tam w kształcie tulipanka narysowany i można sobie tam już jakieś zbliżenia tych zwierząt
robić. Ale tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, że takie zdjęcia makro, do których ja zawsze namawiam wszystkich do robienia, dlatego że można zrobić liść, można zrobić kwiat, można zrobić w tym jakąś ciekawą rzeźbę w terenu, jakiś szczegół terenu makro, wychodzą niesamowite zdjęcia. I to jest być może na początek najprostsza forma fotografii, dlatego że tu trzeba tylko być dobrym obserwatorem, żeby zobaczyć jakiś ciekawy szczegół i ten szczegół przenieść na obraz cyfrowy. Są to widłaki, które porastają gdzieś takim kożuchem, porastają jakoś połeć lasu. Natomiast próbując robić makro zdjęcia, korzystając troszeczkę z wiatru, który jest, i regulując sobie czas naświetlenia, uzyskuje się ten pozorny ruch i to jest takie miękkie. Piękna grafika na ścianę do pokoju. Tak. I można już się tą fotografią cieszyć na co dzień. Można się cieszyć i ona będzie prawdopodobnie każdego cieszyła, dlatego że ten kolor zielony, który jest, daje odpocząć oku. Oko, patrząc na kolor zielony, odpoczywa. Nie ma tu nic agresywnego w tym. Jest tu taki. Są trochę ostre kształty, ale one są sympatyczne. Jest to spokojne. Krajobraz jest i łatwym, i trudnym narzędziem. No tak, przyjeżdżamy nad morze, widzimy park, podoba nam się, widzimy rzeźbę, już fotografujemy. Krajobraz wymaga specyficznego światła. Zależy, co kto chce zobaczyć. Czy my robimy zdjęcie dokumentacyjne, czyli powiedzmy poprawne technicznie, czyli to do tego zdjęcia dostosowujemy parametry matematyki i fizyki tylko, tej duszy nie wkładamy. Czy chcemy zrobić coś, żeby to zdjęcie miało duszę, żeby będąc nad morzem, gdzie mamy piękne fale, mamy piękne słońce albo zachmurzone jest to niebo i kawałek plaży, mamy trochę piasku i musimy w tym wszystkim wyważyć, w jakich proporcjach pokazujemy poszczególne elementy, żeby to zdjęcie nie było płaskim zdjęciem, żeby to zdjęcie miało jakąś perspektywę, żeby to światło na tych falach bądź na tym piasku w jakiś sposób nam się układało, żeby to stworzyło ciekawy obraz. Siedziałem na leśnej drodze, światło się zaczynało układać i zrobiłem parę zdjęć w tym nieciekawym świetle. I później, kiedy przyszło światło, przy takim kadrze takie zdjęcie można było zrobić. To jest ta sama droga, bo wróćmy do niej, pokażę. To są te trawki. Kiedy mi weszło słońce na te trawki, pięknie je oświetliło, ja obniżyłem kadr i to słońce wypełniło jeszcze troszeczkę tą drogę, to co światło potrafi zrobić. No jeszcze ostrość pan zmienił. Miejsce, które wydaje się być nieciekawe, staje się pięknym elementem zdjęciowym. I to właśnie dusza tego zdjęcia jest wtedy. Na początek robienie takiej makrofotografii było najlepszym wyjściem po to, żeby ktoś fotografując małe rzeczy mógł przenieść to później na szerszy plan, na plan krajobrazu. Opuszczamy cztery ściany studia i tak jak wszyscy możemy się wybrać po prostu na spacer z aparatem. Zapraszam.